Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Mikropolski. A few moments later. Dziś jesteśmy w mieście na Nie, czyli w Niemodlinie. Ale wbrew pozorom miasto na Nie jest miastem na tak, bo jest bardzo fajne. Miasto położone niedaleko brzegu, niedaleko Opola. Niewielkie, ale przeurocze. Posiadające swój własny zamek i szereg atrakcji. Takich jak niestandardowy układ architektoniczny, albo raczej urbanistyczny w postaci ulicówki, tudzież rozciągniętego brzeciona. Jeżeli to brzmi interesująco, to zapraszam do oglądania. Jeżeli nie, to się żegnam. Można sobie od razu zadać pytanie, a następnie na nie odpowiedzieć, skąd się taka nazwa wzięła. Otóż Niemodlin to imię, a mówiąc dokładnie, to imię to Niemodlim. Niemodlim to prawdopodobnie pierwszy założyciel albo pierwszy osadnik. Sam zamek powstał w roku 1313. Obecnie jest mariażem renesansu, gotyku i baroku. Pewne elementy gotyckie można znaleźć w postaci zędrówki, jakichś ścian, które są wbudowane w, zdaje się, że zachodnią ścianę, zachodnie skrzydło tego zamku. Ten ceglany fragment za moimi plecami to pozostałość gotyckiej części zamku, czyli zędrówka, która pokazuje, że ten zamek został trochę nadbudowany. Ta jego renesansowa bryła została nadbudowana na gotyckie założenie, które istniało w tym miejscu znacznie wcześniej. Robi wrażenie naprawdę cudowne, ale robi wrażenie cudowne między innymi przez to, że jest jednak cały czas, jak widać, w fazie bardzo wczesnego remontu i bardzo wczesnej rewitalizacji. Uważam, że w tej właśnie formie należy go oglądać. No, ten zamek jest fantastyczny po prostu. Co prawda jest lekko zmurszały i ma tą patynę, ale właśnie to ta patyna i ta zmurszałość i te niedoskonałości dodają mu takiego unikalnego uroku. Duża część zamków, które widziałem do tej pory w Polsce, to są zamki jednak wyremontowane, odświeżone, pozbawione chociażby takich elementów jak trawa zarastająca, porastająca dziedziniec. A ten zamek wygląda naprawdę inaczej. Jest naprawdę przepiękny, przecudowny i ma niezwykły klimat i niezwykłą taką aurę roztacza. On wygląda dokładnie tak, jak wiele zamków polskich wygląda na zdjęciach, które pokazują stan tych zamków przed taką drastyczną rewitalizacją. Tak więc polecam zobaczyć ten zamek teraz, bo za kilka lat będzie moim zdaniem wyglądał jednak trochę inaczej, niekoniecznie lepiej. Thank you.
na zamek ten, dziedziniec i jego okolice występowały w filmie. W filmie Jana Jakuba Kolskiego pod tytułem Jasminium. To był rok 2006. Nie będę udawał, że ten film oglądałem, bo nie oglądałem, ale pamiętam, o co w nim mniej więcej chodziło i pamiętam obrazki po pewnych trailerach i po tych obrazkach i po zajawkach. No i po postaci samego Jana Jakuba Kolskiego doszedłem wtedy do wniosku, że jest to film absolutnie nie dla mnie, ale myślę, że powoli dojrzałem do tego, żeby go obejrzeć. Tak czy owak, ten film, jego akcja i jego sceny do niego były kręcone właśnie w zamku w Niemodlinie. On w 2006 roku wyglądał trochę bardziej historycznie, tak powiem delikatnie, niż obecnie. A myślę, że warto obejrzeć. Film podobno bardzo fajny, sympatyczny, ze świetną rolą między innymi Janusza Gajosa. Film podobno o miłości. I co ciekawe, film, który jest tak naprawdę filmem o zapachach i on powstał jako alternatywa do utraconej szansy nakręcenia adaptacji książki Pachnidło przez Jana Jakuba Kolskiego. Jan Jakub Kolski bardzo chciał podobno nakręcić ten film, ale ubiegł go inny reżyser. Film Pachnidło akurat oglądałem. Chyba mi się nawet podobał. Film Jasminium nie oglądałem, ale gdyby ktoś z Was lubił filmy o zapachach, to uważam, że należy obejrzeć i Pachnidło, i Jasminium, bo oba są właśnie o zapachach. Film Jasminium, dokładnie mówiąc, jest, tak upraszczając oczywiście, o trzech albo czterech mnichach, z których każdy pachnie inaczej. Ten od masła nie pachniał owocowo, ale czułem, że przywiążę się do niego, a potem będzie mi smutno. Tak w ogóle to na tym zamku rezydowali oczywiście książęta piastowscy, którzy zarządzali księstwem niemodlińskim, księstwem, które powstało pod koniec rozbicia dzielnicowego w wyniku podziału ziemi opolskiej pomiędzy synów zmarłego władcy. Najstarszy syn dostał Niemodlin z okolicami, co sugerować może, że Niemodlin był miastem podówczas bogatym i znaczącym, a to dlatego, że znajdował się na bardzo dobrej lokalizacji się znajdował, czyli na przecięciu szlaków handlowych prowadzących do Pragi, do Brna, a także znajdował się w dogodnym do obrony miejscu, bo między innymi tego miasta nie zdołało zniszczyć armia tatarska. Zamek w Niemodlinie jest oczywiście pełen różnych legend, podań i fantastycznych opowieści. Ja zapamiętałem jedną o rozpustnych mnichach. Otóż dawno, dawno temu podczas jakiegoś balu rycerze zostali zawezwani przez króla do stawienia się do jakiejś bitwy i ruszyli, zostawiając zamek i mieszkające tu niewiasty pod opieką mnichów. Okazało się jednak, że ich pomoc była zbędna, więc wrócili do zamku wcześniej niż się ich spodziewano i na miejscu zostano roznegliżowanych mnichów, którzy dokonywali czynów swawolnych z niewiastami. No i jak to bywa w średniowieczu, mnichowie ci zostali zamordowani, zostali strąceni, zdaje się, że z okien. Tak więc średniowiecze to okres, w którym nie było łatwo. Szczególnie było łatwo swawolnym mnichom, ale nie tylko. Na zamku w Niemodlinie znajduje się bursztynowa komnata. No a dokładnie mówiąc, taka imitacja współczesna bursztynowej komnaty. A wszystko to dlatego, że przez to miasto przebiegał szlak bursztynowy. Szlak, którym transportowano i handlowano bursztynem właśnie. I dlatego, żeby uczcić ten związek miasta z bursztynami, no to stworzono imitację bursztynowej komnaty. Pewnie takich imitacji bursztynowych komnat jest w Polsce kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt.
Samo miasto bardzo ciekawe, bo układ urbanistyczny Niemodlina jest wyjątkowy w skali regionu kraju, w którym się znajdujemy, bo ten układ nie ma nic wspólnego z lokacją miasta na prawie niemieckim, bo miasto nie zostało założone na prawie niemieckim, w związku z tym nie ma kwadratowego rynku, nie ma siatki ulic przyczyniających się pod kątem prostym, a mamy do czynienia z ulicówką i z rynkiem w kształcie wydłużonego wrzeciona. Ten rynek jest z jednej strony zamknięty właśnie zamkiem, a z drugiej strony kościołem. Jest długi, wąski i dosyć specyficzny. Najstarszym zabytkiem Niemodlina jest oczywiście kościół. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, jeżeli dobrze pamiętam, rok 1228. Tak naprawdę najstarszy jest prezbiterium, a nawa i wieża są nieco młodsze. A sama wieża ciekawa, bo nie dość, że ogromna, to jeszcze posiadająca ślepe okna, czyli tak zwane blendy. Co jest zabiegiem architektonicznym, a raczej ozdobniczym, byśmy chyba powiedzieli, dosyć rzadko jednak w kościelnych wieżach spotykanym, albo przynajmniej powiem dokładniej, ja się z nim rzadko spotykam, albo jeszcze dokładniej, rzadko na to zwracam uwagę. Tak czy owak, kościół zamyka w życie nowaty rynek od drugiej strony. Od jednej strony zamyka go zamek, od drugiej kościół. I w sumie wszystko, co ciekawe w Niemodlinie, znajduje się pomiędzy jednym a drugim zabytkiem. A miasto jest przesympatyczne i gdybyście kiedyś chcieli odwiedzić Niemodlin, to absolutnie tak uczyńcie.